Witam Państwa serdecznie w programie Krzesło Energetyczne serwisu Energetyka 24. Ja nazywam się Maciej Zaniewicz, a moim i Państwa gościem jest pan Janusz Kowalski, były wiceprezes PGNiG S.A., odpowiedzialny za pion prawny, który inicjował skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie gazociągu Opal. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnijmy może króciutko, 10 września tego roku Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, zgodnie z którym uchylono wcześniejszą decyzję Komisji Europejskiej z 16 roku w sprawie wykorzystania w zasadzie w 100% gazociągu Opal, czyli lądowego przedłużenia Nord Stream 1 przez Gazprom. Krótko mówiąc, choć sprawa jest tak naprawdę dosyć skomplikowana, proszę powiedzieć, ponieważ mogliśmy usłyszeć o tym wyroku praktycznie we wszystkich mediach w takim tonie, że to jest wielki sukces Polski, sukces też PGNiG-u. Na czym ten sukces polega? Dlaczego możemy mówić o tym jako sukcesie? Przede wszystkim jest to sukces rządu Rzeczpospolitej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które rzeczywiście prowadziło i wygrał ten spór z Komisją Europejską, bo już jest to poziom Komisji Europejskiej. My jako PGNiG razem z kolegami z zarządu, bo to była wspólna praca wszystkich w 2016 roku, którym zależało na tym, aby przywrócić realne procesy dywersyfikacji dostaw gazu do Polski w kontekście rozpoczęcia projektu norweskiego, ale i również uporządkowania tych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, która jednak była skierowana na bardzo dobrą współpracę z Rosjanami. I w tym kontekście przywrócenie takich podstawowych zasad dotyczących solidarności energetycznej w Unii Europejskiej, a w zasadzie sprowadza się do przestrzegania pakietu energetycznego, zasady dostępu trzeciej strony, równych praw dla wszystkich podmiotów, które chcą korzystać z infrastruktury energetycznej na terenie Unii Europejskiej. To było właśnie credo członków zarządu PGNiG do tej pory jest. I w związku z tym, że regulator niemiecki pozwolił i Komisja Europejska utrzymała ten stan, pozwolił w zasadzie zmonopolizować część lądową gazociągu Opal, który jest częścią lądową, można powiedzieć, magistrali Nord Stream. Jest to gazociąg, który biegnie wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. Zmonopolizować w taki sposób, że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego dostawy z kierunku zachodniego do Polski byłyby zagrożone, ale też ogranicza możliwości dzisiaj również operowania polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa na rynku niemieckim, bo pamiętajmy, że PGNiG również ma swoją spółkę w Niemczech i wcale nie jest wykluczone, że będzie jeszcze bardziej aktywny w tym obszarze, jeżeli chodzi o sprzedaż czy przesył gazu, jeżeli oczywiście wszystkie kwestie dywersyfikacyjne zostaną doprowadzone do końca. I ten spór, który rozpoczął się jesienią 2016 roku, ja miałem wielki zaszczyt być szefem odpowiedzialnym za pion prawny, a był to całkowicie zmodernizowany, zrestrukturyzowany pion prawny niż ten, który zastaliśmy w grudniu 2015 roku po wygranych wyborach. No, kilkunastu nowych prawników, 30-latkowie ze znakomitych kancelarii prawnych, wcześniej niezwiązani z sektorem ropy i gazu ziemnego po to, żeby nie było żadnych takich naleciałości. To nie ukryła mnie szkoła Piotra Naimskiego, który w ten sposób budował w Ministerstwie Gospodarki w czasie rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego właśnie zespół dywersyfikacji w oparciu właśnie o młodych profesjonalistów. I ten zespół dzisiaj między innymi przyczynił się do dzisiejszego zwycięstwa, wspierając również rząd Rzeczpospolitej, ale tak jak powiedziałem, jest to przede wszystkim sukces rządu premiera Morawieckiego i oczywiście pani premier Beaty Szydło, ponieważ i sukces po prostu Rzeczpospolitej. Przywracający wiarę w to, że w Unii Europejskiej będzie stosowane prawo europejskie na równych zasadach i że Angela Merkel i Władimir Putin nie będą ponad głowami Polaków, ale i również innych państw Unii Europejskiej, no po prostu łamać prawa Unii Europejskiej. No dobrze, ale można by sobie zadać pytanie, co taki zwykły Kowalski, przepraszam za zbieżność nazwisk, ma z tego, że taka decyzja została wydana przez Trybunał Sprawiedliwości? No bo przecież to jest gaz rosyjski, który kupują Niemcy, a my w tym momencie chcemy kupować norweski, amerykański, katarski, no to w zasadzie jaki to ma związek ze sobą? No przede wszystkim jest kwestia fundamentalna, jeżeli chodzi o traktaty i stosowanie prawa. Przywracamy praworządność na terenie Niemiec, na terenie RFN. My się właśnie bardzo mocno martwimy o tym, że Niemcy nie przestrzegają prawa Unii Europejskiej i zasada, że wszyscy mają dostęp do infrastruktury, a więc do gazociągu Opal na równych zasadach i z dnia na dzień w zasadzie już dzisiaj zostało ponad 12 miliardów metrów przepustowości zwolnionych, z których mogą korzystać inne podmioty, co w zasadzie ogranicza dzisiaj
no, plany przesyłowe Gazpromu, jeżeli chodzi o ograniczenie przesyłu przez terytorium Ukrainy, bo pamiętajmy, że pod koniec roku kończą się umowy przesyłowe przez terytorium Ukrainy, a więc ta decyzja, panie redaktorze, mogę powiedzieć dużymi słowami i to jest prawda, ona naprawdę w fundamentalny sposób wzmacnia pozycję negocjacyjną Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne Europy i Ukrainy i również można powiedzieć niepodległość Ukrainy, ponieważ jeżeli nasz sąsiad jest szantażowany i nasz sąsiad na terenie którego państwa są po prostu rosyjskie czołgi i część jest po prostu zaanektowana, my mamy jako Polska obowiązek bronić swojej integralności również w takim rozumieniu energetycznym i walczymy, aby zasady były stosowane w Unii Europejskiej takie, które nie będą osłabiały między innymi Ukrainy. Ta sprawa również dotyczy w bezpośredni sposób również Polski, ponieważ w maju 2020 roku, a więc za kilka miesięcy wygasa umowa przesyłowa przez terytorium Polski prawie 30 miliardów metrów sześciennych gazu przez gazociąg Jamalski, to jest 660 kilometrów na terenie Polski tego gazociągu i przypomnijmy, że ta umowa na szczęście, ja wtedy byłem w zespole do spraw bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku, kiedy toczyły się negocjacje w 2009. Na szczęście tej umowy przesyłowej nie udało się rządowi PO-PSL przedłużyć, ponieważ Gazprom chciał ją przedłużyć aż do roku 2045. Zresztą w umowie jamalskiej, w aneksie z października 2010 jest zapisane, że ta umowa przesyłowa będzie jak najszybciej przedłużona. A jakie to ma konsekwencje dla Polski? No, ma to konsekwencje przede wszystkim geopolityczne i gospodarcze, ponieważ my dzisiaj jesteśmy państwem, które nie zarabia na przesyle 30 miliardów metrów sześciennych gazu przez terytorium Polski. Przypomnę, że rząd Platformy doprowadził do tego, że został administracyjnie ograniczony zysk netto roczny spółki Europol Gaz do 21 milionów złotych. Wcześniej ta spółka miała zysk na poziomie od 300 do 500 milionów złotych rocznie. My po prostu dotujemy dzisiaj między innymi dla niemieckiej gospodarki przesył gazu. Rosjanie tłumaczą, że przecież oni wyłożyli pieniądze na ten gazociąg, więc jeszcze polskie spółki za rosyjskie pieniądze wybudowały ten gazociąg, no więc to chyba normalne, tak że jak teraz... Była to decyzja polityczna rządu Donalda Tuska i Władimira Putina o tym, żeby ograniczyć zysk polskiej spółki Europol Gaz z kilkuset milionów złotych do 21 milionów złotych oraz przypomnę również umorzyć. Ta kwestia jest cały czas badana przez prokuraturę okręgową w Łodzi. Czekamy na zakończenie tego śledztwa i na postawienie, mam nadzieję, w końcu konkretnych zarzutów, bo zostało umorzonych moim zdaniem w sposób absolutnie niejasny i nie znajduje tutaj żadnych jakby podstaw do tego umorzenia. Miliard złotych, podkreślam, miliard złotych z tytułu niezapłaconych zobowiązań przez Gazprom właśnie dla Europol Gazu za przesył gazu w latach 2006-2009. I o tych sprawach mówi również raport Najwyższej Izby Kontroli, jeszcze sporządzony kilka lat temu. Słynny raport, który był utajniany i dzięki ministrowi Tchórzewskiemu został ujawniony i on nie zostawia suchej na tamtych decyzjach. I w związku z tym dzisiejsza decyzja w sprawie OPAL i przywrócenie praworządności, jeżeli chodzi o przesył gazu, komplikuje sytuację rosyjską w kontekście negocjacji i z Ukrainą, i z Polską w 2020 roku i przywraca przede wszystkim podmiotowość Polski jako gracza, który, no można powiedzieć, w imieniu kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej walczy o bezpieczeństwo energetyczne. Bo my mamy oczywiście swój plan, który realizujemy przez terminal LNG i przez połączenie norweskie zbudowania bezpieczeństwa energetycznego w obszarze gazu do roku 2023. Jestem przekonany, że od tego czasu nie będziemy już kupować ani jednego tysiąca metrów sześciennych rosyjskiego surowca, bo jest po prostu za drogi niepotrzebna, a po drugie dochody z tego finansują między innymi agresję na Ukrainę. Możemy go sprowadzić. A jakby Rosja zaproponowała tańszy gaz? Ja, szanowny panie redaktorze, jestem zwolennikiem tego, żeby od bandytów nie kupować surowców. Jestem tego zwolennikiem, ponieważ te pieniądze potem idą na zbrojenia, na agresję i musi być po prostu prowadzona jasna polityka. I tutaj rząd i pani Beaty Szydło, pani premier i pana premiera Mateusza Morawieckiego przy wielkim wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy, no realizuje ten wielki plan polegający na tym, że tworzymy podwaliny pod
no, można powiedzieć, wolny rynek gazu ziemnego od 1 stycznia 2023. Będziemy mieć gaz norweski, będziemy mieć katarski, będziemy mieć gaz ze Stanów Zjednoczonych, będzie on dużo po prostu tańszy, ale jeżeli ktoś, jakaś spółka inna, na przykład prywatna, będzie sobie chciała sprowadzić gaz rosyjski po to, żeby go sprzedawać, na równych zasadach, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, będzie mogła to robić. Ja mówię cały czas oczywiście o kontraktach, można powiedzieć, spółek kontrolowanych przez rząd, czyli przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. No, na tym polega właśnie wolny rynek, że są równe zasady dla wszystkich i to właśnie Niemcom i Rosji pokazaliśmy, że Polska może w sposób skuteczny bić się o własne prawa i ja nie sądzę, znaczy bardzo bym się zdziwił, gdyby Komisja Europejska odwołała się od tego wyroku, tym bardziej za sprawy energetyczne będzie odpowiadała przedstawiciel Estonii, więc państwa, które no jest tak jak my zainteresowane tym, żeby ten spór zakończył się po myśli Polski, po myśli, można powiedzieć, praworządności w Unii Europejskiej. A czy Rosja jakoś nie będzie chciała zareagować w związku z tą polską szarżą, która była dosyć dotkliwa dla rosyjskiej strony, jak obserwowaliśmy media? No, Rosja zawsze oczywiście reaguje i pamiętajmy, że Rosja przygotowuje się cały czas na scenariusz przerw w dostawach gazu ziemnego przez kilkanaście, może 2-3 miesiące przez terytorium Ukrainy. Magazyny w Niemczech i w Europie są zapełniane rosyjskim gazem po to, żeby być przygotowany na wariant zmuszenia Ukrainy do podpisania negatywnej umowy przesyłowej. I ten wyrok oczywiście komplikuje sytuację rosyjską i pokazuje, że no już chyba się Rosjanie muszą liczyć w sposób poważny również z takim partnerem jak Polska, która w sposób podmiotowy, bezwzględny po prostu egzekwuje prawo Unii Europejskiej. A czy Rosja ma możliwość wywarcia wpływu na Polskę i sprowokowania kryzysu gazowego, tak jak to miało miejsce w przypadku Ukrainy w 2009 roku? W związku z tym, że byłem analitykiem, nie mam żadnej wątpliwości, że scenariusz przerw dostawa gazu przez terytorium Ukrainy jest scenariuszem, który jest cały czas wyłożony na stole rosyjsko-ukraińskich relacji. Czy się Rosjanie na to zdecydują? No będziemy wiedzieć na początku stycznia od tego. A czy Polska jest zabezpieczona na wypadek takiego scenariusza? Całkiem nieźle jesteśmy zabezpieczeni. Jeszcze nie w pełni, dlatego że pamiętajmy, żeby przesłać gaz w kierunku terminala LNG w Świnoujściu, potrzeba również rozbudowy przez gaz system wszystkich gazociągów przesyłowych na terytorium Polski. No, mamy pewne jeszcze wąskie gardła w okolicach Katowic na Śląsku, ale z tego, co widzę, jesteśmy na tyle zabezpieczeni, żeby nie groziło to w żaden sposób dostawom gazu do polskiego przemysłu i odbiorców indywidualnych. Co oczywiście nie oznacza, że nie musimy prowadzić tych inwestycji. Zresztą i tak widać, że część Polski właśnie w kontekście tych połączeń na linii północ-południe jest po prostu na szczęście rozkopana właśnie poprzez inwestycje gaz systemu i budowę połączeń, ponieważ wolny rynek to nie tylko oczywiście połączenia. To nie tylko jeszcze kwestie dostaw gazu i kwestie kontraktowe, ale również potem budowa sieci połączeń, a realizowane są inwestycje budowy sieci połączeń interkonektorów z Litwą, Słowacją, Ukrainą i Czechami. I dzięki temu ta sytuacja, można powiedzieć, bezpieczeństwa energetycznego tych państw po roku 2023, kiedy to wygaśnie kontrakt jamalski, ten kontrakt rodem z RWPG, będzie dużo, dużo ciekawsza. I myślę, że tutaj wszyscy w Polsce, bez względu na opcję polityczną, wrażliwość polityczną, no cieszą się z tego wyroku i cieszą się, że potrafimy podmiotowo jako Rzeczpospolita wygrywać spory z Władimirem Putinem i z Angelą Merkel i pokazuje, że jednak konsekwentne stanowisko Polski może dzisiaj zdestabilizować plany niemiecko-rosyjskie w kontekście Nord Stream 2, bo naszym żądaniem jako strony polskiej jest to, aby również te zasady dotyczące pakietu energetycznego, dotyczące zasady trzeciej strony, równego dostępu również obowiązywały inwestycje Nord Stream 2, która nie ma pozwoleń wszystkich, a jest po prostu realizowana bez względu na prawo unijne. No tak być nie może. Jeżeli mówimy o praworządności, to mówimy o praworządności w Niemczech, która po prostu jest nieprzestrzegana. No cóż, cieszmy się zatem z tego sukcesu. Widać, że czekają nas ciekawe czasy. Geopolityka rurociągów się zmienia w regionie i będzie o czym rozmawiać, będzie jeszcze o czym pisać i czytać. Ja serdecznie Państwu dziękuję. To był program Krzesło Energetyczne serwisu Energetyka 24, a moimi Państwa gościem był pan Janusz Kowalski, były wiceprezes PGNiG SA. Dziękuję uprzejmie, życzę miłego dnia.